Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Resbir. Po raz kolejny, mega premium, środek do mycia karoserii. Cześć bazę? Zapach, zajebisty. W ogóle nie zdradza to, że to jest to zasadowy produkt. Słuchaj, bardzo poprawny produkt. Naprawdę, bardzo poprawny produkt. Jako oprysk, jako mycie właściwe, idealnie. Tłusto, przy myciu, poślizg i zbiera też całkiem przyzwoicie. Do tego, słuchaj, czuj delikatną zasadę, ale produkt w żadnym momencie pracy przy nim nie dał mi takiego wrażenia, że jest nieprzyjemny. W ogóle mega piana. Mega piana, mega oprysk. Naprawdę tutaj stężenie jest niesamowite. Tak naprawdę nawet nie wiem, ile kosztuje. Myślę, że nie jest to cenowo półka premium, a robi mega robotę. Czyli tanio i sprytnie, naprawdę. Tutaj, no to myślę, że to będą właśnie klimaty, kurcze, półki. Chciałem powiedzieć jedną firmę, która jest tak ostro na YouTubach, na internetach, co chwilę, co by nie było, to jest ta firma i ta firma, ona ma wszystko najlepsze, ale na przykład Shine Chemicals. No to będzie coś tego pokroju, EcoShine, no właśnie, także taka firma właśnie tego pokroju, która no prawdopodobnie, tak jak niektóre firmy robią dla innych firm, więc tutaj kurczę, cena do jakości, myślę, że jest poezja. Osobiście tak naprawdę z pian, to czy ja kupuję jakieś drogie piany? Ja te lepsze piany mam oczywiście, ale z reguły to jadę na tych firmach, jak to mówią, co dostarczają do myjni samochodowych, samoobsługowych, oczywiście. Słuchaj, ja EcoShine, te wszystkie piany Eco i tam inne bajery, czy te kolorowe, ja czy z Shine Chemicals, czy z, na przykład z EcoShine, ta moja ulubiona, winogronowa, neutralna, bajeczka. No. Także nie warto, kurczę, bo coś jak nie jest ładnie zapakowane, to na pewno musi być do dupy. No a tak nie jest właśnie. Ja wiem, że jakby tutaj dać piękną etykietę, chociaż nie jest też najgorsza, i fantastyczną butelkę, to od razu jest do plus kurwa 3 punkty i jest produkt o 2 levele wyżej. No ale niektórzy mają wywalone niektóre firmy, bo nie żyją, że tak powiem, z takich smutnych gości jak ja, udających, że robią jakiś detailing, tylko stawiają właśnie na grubsze sprawy i tamte osoby, które biorą to na przykład na myjniach, czy on będzie miał etykietę, kurczę, ze złota, czy będzie zwykły napis, nic to nie zmienia, kurczę. Ważne, żeby to działało. A ten produkt właśnie działa. No dobra, niepotrzebnie się rozgadałem. Po co to było wszystko, nie? Wystarczyło powiedzieć, że jest fajny i tu tego, i tamtego, i tu ładnie pachnie. I już by było. No. Nie, naprawdę, bardzo fajny produkt. Dzięki za obejrzenie. O, on mi przypomina taki trochę mydełko. No, naprawdę mega przyjemnie. Mega przyjemnie, kurczę, i skutecznie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!